Jak donosi fakt, Janina Gosma niebywały wpływ na Jarosława Kaczyńskiego 69L Trzyma prezesa w ryzach, czytamy w tabloidzie. Przypomnijmy, że niedawno gazeta wyborcza opublikowała stenogram nagrania rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfelnerem oraz obecnymi przy tym kuzynem prezesa Janem Marią Tomaszewskim i jego córką. Która pełniła rolę tłumaczki. Reklama dyskusja dotyczyła między innymi planów budowy w Warszawie wielkiego wieżowca przez powiązaną z prawem i sprawiedliwością spółkę srebrna. Celem publikacji miało być pokazanie, że Kaczyński zajmuje się biznesem, co jest wbrew prawu i ustawie o partiach, politycznych. Teraz fakt ujawnia kolejne rewelacje. Chodzi o postać niejakiej Janiny Gos, przyjaciółki prezesa która pożyczyła mu kiedyś spore pieniądze na leczenie chorej mamy. Dziś 76 latka jest, członkinią zarządu srebrnej. W tabloidzie możemy jednak przeczytać o charakterze relacji łączących panią Janinę z Jarosławem. Ma ogromny wpływ na Jarosława Kaczyńskiego. Boją się jej wszyscy wpis, a prezes rzadko kiedy decyduje się zrobić coś wbrew jej opinii, szczególnie w sprawach związanych ze spółką Srebrna. Czytamy w tabloidzie Skąd Janina Goss zwzięła się w życiu Kaczyńskiego? Cóż, ponoć, kobieta przyjaźniła się z Jadwigą Kaczyńską 86L. Którą miała poznać na planie filmu, o dwóch takich, co ukradli księżyc. Niesforne bliźniaki Lech i Jarosław doprowadzały matkę do szaleństwa. A pani Janina pomagała ich okiełznać, czytamy. Goss opiekowała się Kaczyńskimi przez lata. Takiej ponoć zostało do teraz. Pewnego dnia Jarosław Kaczyński zmienił dietę. Zarządzono odstawienie, frytek, schabowego, pieczonego mięsa, a na wieczór tylko grejpfrut i herbatki, bo tak zaordynowały obie, panie, opowiada współpracownik Kaczyńskiego. Gdy mama prezesa poważnie zachorowała, właśnie od janiny, gos Kaczyński pożyczył 200 tysięcy złotych na leczenie matki, informuje tabloid. Po śmierci pani Jadwigi Gos mocniej miała zaangażować się w sprawy partii Kaczyńskiego, w której zaczęła dbać o finanse. Z faktu dowiadujemy się także, że to z jej powodu wyrzucono poprzedniego, skarbnika, którym był ojciec małgorzaty Rozenek. Choć Goss ze zwykształcenia jest radcą prawnym, uchodzi wpis za księgową starego typu. Ci, którzy z nią pracowali przez lata, mówią najczęściej. O jej fachowości i skrupulatności, ale też o twardej postawie, której ulega nawet prezes. Tak, naprawdę to przez nią wyleciał poprzedni skarbnik PiS. Mówi jeden z naszych rozmówców. Chodzi o Stanisława Kostrzewskiego, 70 l., który pełnił tę funkcję przez 12 lat, do 2014 roku, czytamy.